Siema, dzisiaj nie powitam Cię w pajęczym gnieździe, gdyż jesteśmy w trasie. Jedziemy do Chorzcza spełnić dobry uczynek, ale co to będzie dokładnie i co się będzie działo, dowiesz się niebawem. Jesteśmy dzisiaj w schronisku w Chorzcznie. Przyjechaliśmy porobić zdjęcia zwierzętom oraz przywieźć jakieś tam zabawki dla nich i coś do jedzenia. Także może jeszcze nawet wprowadzimy dzisiaj jakiegoś psa, trochę pobawimy się z kotami. Tak więc będzie się działo. No właśnie idziemy do samochodu po karmę i zabawki. Tak. Co przywiozłeś? Hał, hał. Kolację dla pieska. O, i dużo zabawek. I smakołyków. A dlaczego wybór padł na zabawki? Dlaczego te zabawki? No, jak mieliśmy wczoraj w sklepie karmy, jakieś takie nie było za dobrych, takich dobrze polecanych, a są też się przydadzą zabawki, jakieś smakołyki, żeby się pocieszyły trochę życie. Ciężko wybrać też takie dobrej jakości karmy, bo się nie znamy aż tak na psach. Będziemy właśnie robić zdjęcia owczarce. Jest taka urocza. Dzień dobry. Dzień dobry. Robimy jej zdjęcia? Jasne. Złapał. No, kochana. No i jesteśmy w schronisku i zajmujemy się kotami aktualnie. Dlaczego nie jesteśmy teraz u psów? Ponieważ robiliśmy ich zdjęcia. No ale może zaraz jakieś wyprowadzimy. Jeszcze. No, tam jest bardzo głośno. Bardzo duży ich jest w ogóle. Będą pewnie filmiki bez dźwięku. Dźwięku, tak, bo to było jeden wielki hałas. Zaraz, dzieciaki. Mały czarny chciał tylko ze mną walczyć. Dlatego was okularów nie będę widziała. Bił się ze mną. Który ci się najbardziej podoba? Ja bym brał tego, albo tego. Proszę. No i znowu kopnęłaś karmę. Zaraz posprzątam. Trzeba patrzeć, jaki jest. No. Albo tego, co bił się ze mną. Pokażmy tego ulubionego. No, a ten to cały czas się do mnie przymija. Który, ten? Nie, ten biały. To, co ociera się teraz o ciebie. Tu nabrudziłam, ale zaraz posprzątam. Kochane jesteście. We'll be right back.
jest, jesteśmy w drodze powrotnej, nastąpiło załamanie pogody, zaczęło padać, to nie zdążyliśmy wyprowadzić jakiegoś pieska, ale też nie mamy tyle czasu, żeby czekać, aż przestanie padać, więc wracamy. Ogólnie zapraszam wszystkich do schroniska w Choszcznie oraz pomocy tego typu instytucjom, tak, w miarę swoich możliwości, zawsze jakaś mała pomoc da jakiś efekt, tak. No i zapraszam na kolejne moje filmy, zobaczymy co dalej będzie się działo, jakie dalej przygody będziemy przeżywać. Jak podobał się to filmik, kliknij suba i zachęcam do dalszego śledzenia tego kanału. Trzymajcie się.